Druga edycja futsalowego turnieju Jako Cup za nami. W piłkarskich zmaganiach na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębice wzięło udział 12 drużyn podzielonych na dwie grupy. W ciągu weekendu pełnego strzelania bramek, rzutów karnych i rożnych był czas na integrację i wspólną zabawę. Turniej bardzo dobry, bardzo dobre kluby i ogólnie fajne przeżycie. Rozwijamy się motorycznie, fizycznie. Dobrze, bardzo jest. Dobre miejsce, ale no bywało lepiej. Dobry poziom był, były drużyny słabsze i były te lepsze. Cieszymy się z wyniku, cieszymy się z organizacji tego turnieju, jesteśmy bardzo zadowoleni. W przyszłym roku na pewno będzie jeszcze lepiej. Dużo grania, dużo minut spędzonych na boisku przez każdego zawodnika. No i przede wszystkim my nie jesteśmy przyzwyczajeni do gry na hali. Przeważnie w ogóle nie wchodzimy całą zimę na halę, tylko trenujemy na zewnątrz. Jest to taka troszkę dla nas odskocznia. Bardziej podeszliśmy, można powiedzieć, zabawowo do tego, żeby chłopaki w inny sposób spędzili ten czas, te minuty na boisku, w innej formie niż na co dzień. Halę traktujemy jako takie urozmaicenie treningu i dodatek. Uważamy, że jednak gdzieś ta gra na hali niesie ze sobą sporo korzyści. Jest to piłka szybka, cały czas jest piłka przy nodze, akcje się zmieniają w jedną, w drugą stronę. Dużo gry 1-1, 2-2, więc uważamy, że trening na hali daje dużo korzyści, a takie turnieje futsalowe, gdzie można się zmierzyć z innymi zespołami, również dają wiele korzyści. Bardzo się cieszę, że takie turnieje się odbywają, że są ludzie, którzy się tym zajmują, społecznie organizują takie turnieje. Chciałem podziękować wszystkim organizatorom, trenerom, zawodnikom, rodzicom, bo to też przecież trzeba ich tu przywieźć. Trzeba ich też doglądać codziennie. Szkoła wprawdzie jest zdalna, więc może trochę łatwiej, ale na treningi trzeba wozić. Bardzo się cieszę, że piłka nożna w Polsce i szczególnie w Podkarpaciu jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj dzisiaj grają drużyny, które są już wyselekcjonowane, grają na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Kluby, które przyjechały dzisiaj do Dębicy, świadczy to o tym, że w Dębicy warto takie imprezy organizować, takie turnieje. A młodzież jest fantastyczna, tylko wymaga dobrego treningu, trochę środków finansowych i będziemy mieli z nich pożytek. Podczas halowego turnieju piłki nożnej Jako Cup mecze rozegrały drużyny z Krakowa, Rzeszowa, Tarnowa, Krosna, Jasła, Łańcuta, Przecławia oraz Dębice. Sponsorem tytularnym zawodów był Jako, autoryzowany dystrybutor Podkarpacie. Organizatorem imprezy jest SMS Iglopol Dębica. Imprezę wsparli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Dębicy i Miasto Dębica.